Cześć rabunki, jak pewnie wiecie, już niedługo odbędzie się ogólnonarodowe wrzucanie list do skrzynek. Dokładnie rzecz mówiąc, list wyborczych do oczywiście skrzynek wyborczych. No czyli wybory do Sejmu i Senatu, tak? Muszę wam od razu na wstępie szczerze powiedzieć, nie lubię polityki, nie jestem wielkim fanem, kiedyś bardzo się nią interesowałem, ekscytowałem i dużo o tym czytałem, ale bycie na bieżąco w polityce jest naprawdę bardzo angażujące i bardzo takie emocjonalne, mnie to mega męczyło, bardzo się frustrowałem i irytowałem, dlatego ograniczyłem się po prostu do brania udziału w wyborach, no i interesowanie się tymi kwestiami, które uważam, że są zbyt ważne, żeby je pomijać, czyli na przykład sprawy klimatyczne. Gdy zbliża się głosowanie w polskie wsie i miasta, wstępują billboardy i wszechobecne ulotki. Na nich wyretuszowane piękne twarze kandydatów i oczywiście ich siarczyste slogany. I to właśnie nimi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Dobry slogan wyborczy jest jak dobry slogan reklamowy. Powinien po pierwsze zapadać w pamięć, poza tym dobrze, żeby mówił coś o kandydacie, o jego programie, jego wartościach. Powinien budzić pozytywne skojarzenia. No i też dobrze, żeby sloganu nie dało się przerobić tak, żeby użyć go przeciwko zainteresowanemu. Tutaj wklejamy Aleksandra Kwaśniewskiego i jego slogan Dom Wszystkich Polska, które przerobili na Dom Wszystkich Kolska. I może być jakiś dźwięk butelki, no bo wiadomo, że Kwachu to sobie lubił. Ha, 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 ha. W ogóle można też wrzucić to, co teraz powiedziałem. Genialne. O tyle, o ile w wyborach prezydenckich nie ma aż tylu kandydatów i te hasła są znacznie bardziej przemyślane, tak na posła i senatora startuje 5114 osób i chyba nie wyobrażacie sobie, że w Polsce jest aż tyle dobrych pomysłów. Ponieważ najdalej mi na świecie do przekonywania was do głosowania na jakąś konkretną opcję polityczną, w ogóle mnie to nie interesuje, to nie będę mówił, czyj jest jaki slogan. Powiem wam więcej, ja nawet sam tego nie wiem. Dostałem tą listę sloganów od swojego researchera i po prostu ukryłem sobie nazwiska, żeby samemu się nie sugerować, jeżeli miałbym znać jakiegoś kandydata. Zaczniemy od tych, które są całkiem spoko, a potem po prostu razem stoczymy się na dno współczesnego marketingu politycznego. Zaczynajmy. Jesienią głosuję na wiosnę. Zobaczcie, nie musimy znać nazwiska tego polityka, a już coś o nim wiemy. Wiemy, z jakiej jest partii. To już coś. Fajne zestawienie, jesień-wiosna, taki trochę kontrast, krótkie, zwięsłe, plusik. W podobny sposób w 2005 roku zagrał Marek Borowski hasłem Prawy człowiek lewicy. Fajny kontrast. Tylko to trochę sugeruje, że inni ludzie lewicy mogą nie być prawi, więc to nie do końca idealne. Łódź w centrum uwagi. No, to jest tutaj zabawna dwuznaczność, bo Łódź jest w centrum uwagi naszego kandydata, ale jednocześnie Łódź jest w centrum Polski, no więc jest to jakieś pomysłowe plusik. Dobry wiatr prawicy. Hasło samo w sobie nie porywa, ale ten kandydat ma na nazwisko wiatr, więc to czyni to hasło dobrym. Podobnie jest w tym przypadku. Dla regionu konieczny. I tutaj co prawda kandydat nie ma na nazwisko konieczny, ale na konieczny, no ale wiecie, to może wpaść w ucho, da się to zapamiętać. No i generalnie plusik. Ludzie z nazwiskami, które coś znaczą, mają szczęście. W polityce. Albo do sloganów politycznych po prostu. Nic wam nie obiecam, ale dam wam wszystkim święty spokój. Co prawda może to zapaść w pamięć, zwłaszcza, że kandydat na plakacie jest wystylizowany na Jezusa, no ale brzmi jednak trochę niepoważnie i myślę, że ludzie też tak odbiorą tę kandydaturę. Trzymaj z Duszkiem. Tutaj znów mamy nazwisko, no bo to jest oczywiście pan Duszek, ale muszę wam powiedzieć, że to hasło brzmi tak pozytywnie, że uważam je za dobre. I może wam się wydawać, że jest zbyt dziecinne, ale pamiętajcie, że na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhower wygrał hasłem I like Ike, bo on miał ksywę Ike. Like Ike, rozumiecie? I like Ike, trzymaj z Duszkiem. Uważam, że to są dobre hasła. Skuteczność i wsparcie, zaufaj Marcie. No i pani oczywiście nazywa się Marta. Trochę razi ten rym częstochowski, ale w kategorii do zapamiętania myślę, że całkiem wysoko. A teraz pora na te mniej udane. Lepszego nie było i nie będzie. No cóż, aż by się chciało powiedzieć, śmiem wątpić. Tradycja i nowoczesność. Tutaj mamy kontrast, z tym, że kontrast znaczeniowy, no i ja nie uważam, że to jest zbyt dobre, bo tradycja i nowoczesność tak czasami się trochę wykluczają. Dotrzymuje słowa. Lol. No niby spoko, bo politycy faktycznie często nie dotrzymują słowa. Ale na takiej samej zasadzie można by sobie zrobić hasło nie kradnę. Tylko problem polega na tym, że to budzi w ludziach negatywne skojarzenie. Można by mieć hasło nie oszukuję, ale wtedy ludzie skojarzą zaraz, zaraz. On chciał oszukiwać. No więc uważam, że słabo. Przyszłość. I nic więcej. Po prostu przyszłość. Zrobimy to, co potrzebne. Ja na przykład potrzebuję wymienić żarówkę w swojej łazience. Nie wiem, myślicie, że możemy to wszystko zrobić razem? Uczciwa, wiarygodna, solidna. O hasła wymieniających jeszcze sobie chwilę powiemy, ale nie uważacie, że epitet solidna, w sensie, że po nim jednak powinna nastąpić szafa? Uczciwa, wiarygodna, solidna.
Janina Szafa. Ja bym głosował 100%. Niech Polska zakwitnie na nowo. To pewnie znowu ktoś z Wiosny, no bo oni mają taką skojarzeniogenną nazwę, ale powstaje pytanie, no dobra, ale kiedy Polska zakwitła po raz pierwszy? I czy znając historię naszego kraju, na pewno chcemy wracać do takich czasów? Nie wiem. Ostatni na liście, pierwszy dla ludzi. I to byłoby nawet fajne. Problem polega na tym, że każda osoba, która jest ostatnia na liście, może mieć dokładnie takie samo hasło. I co więcej, bardzo dużo ludzi ma różne jego warianty. Jestem stąd, jestem dla was. Wow, tu się urodziłem i to mój największy atut. Sejm to nie są wybory samorządowe, więc mówienie też, że jedzie się do Sejmu, żeby tak mocno walczyć o sprawy regionu, też nie do końca jest uczciwe w stosunku do wyborców. Sejm nie do tego do końca jest. Doświadczenie budowane latami. Takie hasło może zadziałać, ale są dwa warunki. Po pierwsze, trzeba już znać tego kandydata, no bo jeżeli widzisz hasło doświadczenie budowane latami, a nie masz pojęcia, kim ten ktoś jest, to myślisz sobie, wow, budowało to latami, a ja nie mam pojęcia, no to co on wybudował, tak? Druga sprawa, musisz jednak to zapamiętać, a w tym wypadku no to nie będzie aż tak łatwo, no bo doświadczenie budowane latami nie jest aż tak chwytające. O godne życie w zgodnej Polsce. Jest niby jakaś gra językowa, godne, zgodne, no ale zapamiętalibyście to? Nie sądzę. Współpraca, a nie kłótnie. Słodkie, ale brzmi trochę naiwnie i trochę nudno. Zróbmy to razem. Nie. Nie róbmy tego razem. Poseł na szóstkę z plusem. Kandydat oczywiście ma szóste miejsce na liście, ale jest pewien problem. Nie ma takiej oceny jak szóstka z plusem. Sorry. Kandydat na piątkę. Nie zgadniecie. Piąte miejsce na liście. Autentycznie dobra zmiana. I tutaj jest użycie sloganu swojej konkurencji, ponieważ to jest kandydat Koalicji Obywatelskiej, więc to uważam za fajny zabieg. Przynajmniej jest to jakiś pomysł. Lider dobrej zmiany. I to jest hasło, jak widzę, wieloletniego działacza PiS, więc jeżeli znasz tego kandydata i dobrze oceniasz pracę rządu, to jest dobre hasło. Teraz przeczytam wam parę haseł wyliczanek. To według mnie jest taki ekwiwalent reklam proszku do prania w świecie polityki i można wstawić tam dosłownie każdego kandydata. Doświadczenie, aktywność, skuteczność. Za aktywność plusik, 3 plusiki i będziesz miał 5. Wiara, rodzina, własność. Kompetencja i odwaga. Rzetelna praca i wiarygodność. Widzicie, to można czytać po kolei i przypisywać komukolwiek. Kobieta, lekarz, polityk. Nie chcę być złośliwym, ale wiecie, na plakacie jest twoje zdjęcie, imię, nazwisko. Czy naprawdę jeszcze w pierwszej linijce trzeba wspominać, że jesteś kobietą i że to jest twój główny atut? Nie wiem, myślę, że to już wiemy. Dobry wybór. A jeśli nie? Po pierwsze, nie szkodzić. Wow, wysokie ambicje. A po drugie, nie kraść. Utrzymać polskie lasy. Polska ziemia. Ta polska ziemia na końcu, takie wtrącenie. Świetne. Nie takie świetne. Twój poseł ze Świętokrzyskiego. Świetne dla każdego posła ze Świętokrzyskiego. Twój powiat zasługuje na posła, ale każdy poseł z tego powiatu zasługuje na takie hasło. Ostatni na liście, lider w działaniu. To chyba nawet już było. Daje z siebie wszystko. To super, Kacperku. Rodzice są bardzo dumni. Spokojnie, ten kandydat nie ma na nazwisko Kacper, to po prostu brzmi dziecinnie. Daj z siebie wszystko? No super. Służę ojczyźnie i społeczeństwu. Słuchać Polaków, służyć Polsce. Polityk to jest zawód chyba z najmniejszym szacunkiem społecznym spośród wszystkich zawodów, które istnieją, więc używanie takich słów jak służę jest zbyt patetyczne i myślę, że się nie nadaje. Czas na posła, który będzie cię znał. Ale ja go nie znam. Bliżej ludzi. Oby nie w komunikacji miejskiej. Dobry czas dla Śląska. To brzmi jak prognoza pogody. Tak, dla demokracji. Bardzo dobre hasło. Myślę, że zwłaszcza sprawdziłoby się w średniowieczu. Kontrowersyjne, progresywne. Dzisiaj w wolnym kraju, nie najlepsze. Uzdrowić Polskę. Ten kandydat jest chirurgiem, więc niech mu będzie. Plusik. Teraz dwa przykłady z dawnych lat. 1995. Świnie się zmieniają, ale trzeba zlikwidować koryto. I to jest też przykład renomy w polityce, bo dobrze wiecie, czyje to jest hasło. A teraz hasło, dzięki któremu SLD wygrało wybory w 1993 roku. I muszę wam powiedzieć, że nie niesie zbyt dużo treści, ale jest mega proste i naprawdę myślę, że też uznacie, że to jest dobre hasło. Serce masz po lewej stronie. Bardzo proste, ale uważam, że bardzo ładne. A uszki masz zatkane. Jeżeli chodzi o hasła polityczne tak w ogóle, to eksperci nie są zgodni, jak istotne są tak naprawdę w kampanii. Bardzo ważne jest to, jakie to są wybory, bo im większa ilość kandydatów, tym mniej się liczy hasło, a tym bardziej po prostu przynależność partyjna. Przy wyborach prezydenckich dobre hasło może naprawdę wiele zdziałać, zwłaszcza jeżeli mamy występy publiczne. Wystarczy wspomnieć Yes We Can Baracka Obamy czy Make America Great Again Ronalda Reagana, a teraz Donalda Trumpa.
Dobry slogan to kropka nad i udanej kampanii. A skoro już o tym rozmawiamy, no to słuchajcie, niedługo są wybory i jednak dobrze by było, żebyście na nie poszli. A nawet jeżeli nie chcecie na nie iść, to słuchajcie, lepiej jest już pójść i oddać pusty głos, bo to jest też sygnał dla rządzących, że coś jest nie tak. To jest jakiś bunt, jakiś protest. A jeżeli nie idziecie, to po prostu wpadacie do kategorii ludzi, którym się nie chciało i którzy są leniwi. O tym jeszcze sobie porozmawiamy. Ale tymczasem subskrybujcie kanał, bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia i niedługo będą kolejne odcinki, jak zawsze.